Cześć moi drodzy, witam Was w moim kolejnym odcinku. W dzisiejszym filmie widzimy się w przeglądzie półek ze sklepu Teddy. Ja ostatni raz nagrywałam dla Was przegląd półek z tego sklepu kilka miesięcy temu, a mianowicie dlatego, że trochę byłam tak jakby obrażona na ten sklep, a już Wam wytłumaczę dlaczego, o co chodziło. Poprzednim razem jak nagrywałam w tym sklepie, to miałam trochę nieprzyjemną rozmowę z obsługą, która zabroniła mi nagrywać, więc ja próbowałam im wytłumaczyć, w jakim celu ja to robię, że nie mam zamiaru na tym materiale publikować ludzi, pracowników, półek, dokładnego wystroju, jak to wszystko wygląda. I ostatecznie udało mi się tą zgodę uzyskać na nagrywanie, ale powiem szczerze, że ta rozmowa była dość długa, dość długo musiałam tłumaczyć właśnie swoje zamiary, które nie były złe. Także jakoś ciężko było mi z powrotem wrócić do tego sklepu. Niby zdawałam sobie sprawę, że zgodę znowu uzyskam, ale jakoś tak nie do końca czułam się swobodnie, a zdaję sobie sprawę, że powinnam niby zapytać się obsługi w pierwszej kolejności o możliwość nagrywania, natomiast teraz stało się to tak popularne, tak powszechne, że na przykład w Action czy w Pepco w ogóle nie mam z tym problemów. Obsługa bardzo dobrze wie, w jakim celu jest to nagrywane, także nigdzie nie musiałam się z tego nigdy tłumaczyć. Ale w mojej okolicy ostatnio otworzył się kolejny sklep Teddy, także ja się do niego wybrałam, żeby sklecić dla Was dzisiejszy materiał. No i tutaj powiem Wam, że nie miałam żadnych problemów, nikt nie zwracał na mnie uwagi, o nic się mnie nie pytał, także ja sobie swobodnie wszystko dla Was nagrywałam, ale powiem szczerze, że tyle tych rzeczy było do nagrania, że pomimo tego, że dzisiejszy materiał wcale nie będzie taki krótki, ja i tak nie nagrałam całej możliwości tego sklepu, może to była tylko 1/3, ponieważ skupiłam się tutaj głównie na dekoracjach, ozdobach, jeszcze tam paru rzeczach do kuchni, natomiast zdecydowanie będę musiała tam jeszcze wrócić i nagrać resztę asortymentu, na przykład akcesoria właśnie kuchenne, łazienkowe, ogrodowe, tego nie nagrałam, ale podejrzewam, że tutaj jeszcze ze 2 odcinki tego materiału mogą wyjść, ponieważ w tamtym poprzednim sklepie Teddy, w którym byłam, też ten sklep był bardzo duży, ale miał trochę mniejszą powierzchnię, także udało się zmieścić większość rzeczy w jednym filmie, natomiast w tym sklepie, w którym nagrywałam aktualnie, to po prostu był moloch w porównaniu do poprzednich. Także poza dzisiejszymi produktami mam naprawdę jeszcze wiele do pokazania z tego sklepu, ale póki co dzisiaj zapraszam Was na taką pierwszą część, na właśnie takie główne dekoracje, ozdoby, home decor. Moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi asortymentu oraz cen, które również dla Was uwzględniłam, to zapraszam Was do oglądania.
ciekawa jestem, jak Wasze wrażenia po obejrzeniu tego materiału. Ja osobiście co do sklepu Teddy mam opinię taką, że jest on zdecydowanie bardziej różnorodny od Action czy od Pepco. Te produkty są bardziej oryginalne, oczywiście mam na myśli tutaj Home Decor. Jeżeli szukacie czegoś naprawdę wyjątkowego, takiego niepowtarzalnego, to najprędzej uda się to znaleźć właśnie w Teddy. Teddy cenowo jest nieco droższy od Action czy od Pepco, natomiast te najnowsze kolekcje, które wchodzą aktualnie do Pepco, te z takich właśnie limitowanych edycji, cenowo są również właśnie droższe, więc zauważyłam, że właśnie Teddy ma podobne ceny do tych produktów z serii limitowanych z Pepco. Natomiast jeżeli chodzi o Action, to tutaj Teddy od Action jest nieco po prostu droższy, tak? Natomiast skoro już tak analizuję i porównuję, to tutaj akurat chyba najbardziej porównywalne ceny są w Kiku, ponieważ w Kiku ostatnio też zauważyłam, że wcale aż tak tanie te produkty nie są. Więc tutaj moim zdaniem właśnie w Teddy ta wyższa stawka jest za tą różnorodność, za tą oryginalność, za te w ogóle nowe, inne rzeczy. I ja osobiście bardzo mocno zwróciłam uwagę na te wszystkie półeczki, takie szkatułki, coś w tym stylu. Najbardziej właśnie podobały mi się piętrowe półeczki złote z lustrem, które można sobie akurat wykorzystać na biżuterię albo na kosmetyki. Były jeszcze takie o wiele wyższe, ala stoliczki. No naprawdę powiem Wam, że ja tutaj pierwszy raz widziałam coś takiego na żywo, bo wiem, że w internecie na różnych stronach albo na Allegro można takie rzeczy dostać, natomiast tutaj można je kupić nie dość, że od ręki, to jeszcze przyjść dokładnie, pomacać, wymierzyć, jak to wszystko będzie się prezentować, wizualizować sobie na żywo. Oczywiście tradycyjnie nie mogłam się zdecydować, co ja chciałabym sobie kupić. Parę rzeczy już stamtąd miałam, między innymi tą głowę kozy górskiej, która jest w kolorze takim szaro-srebrnym z ornamentami. Ja ją już mam, kupiłam ją wtedy w poprzednim sklepie Teddy, w którym byłam. Natomiast dzisiaj nie byłam w stanie się zdecydować, co chcę wziąć dla siebie, także tradycyjnie wzięłam coś dla swojego psa. A dla mojego psa wzięłam właśnie taką zabaweczkę. On bardzo lubi piłeczki, natomiast ta piłeczka jest jeszcze w takiej obwolutce gumowej. Ta guma jest jak taki gryzak dla niemowląt, który jest dość twardy, więc ja jestem przekonana, że Brutus mi tego nie przegryzie. Zapłaciłam za nią 15 zł. No i też z Teddy'ego mam całkiem sporo rzeczy dla mojego psa. Aktualnie teraz Wam nie pokażę, ponieważ on jest w drugim pokoju i tych wszystkich rzeczy używa, ale mam dla niego duże posłanie, także kilka zabawek, które zresztą możecie zobaczyć w moim poprzednim filmie z Teddy'ego. Natomiast ja jestem bardzo ciekawa, czy Wy często chodzicie do sklepu Teddy, ponieważ wiem, że on nie jest aż tak powszechny i nie ma aż tak dużo swoich sklepów jak właśnie Pepco czy Action. Także zdaję sobie sprawę, że nie każdemu może być do tego sklepu po drodze, ale jeżeli już w nim byliście, to jestem bardzo ciekawa, czy lubicie w nim kupować i też dajcie mi znać, co ciekawego Wy kupiliście sobie w tym sklepie. Również będzie bardzo mi miło, jeżeli odniesiecie się do dzisiejszego filmu i dacie mi znać w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało. Ja obiecuję, że za jakiś czas wrócę i ponagrywam resztę asortymentu. Podejrzewam, że niedługo będzie również dużo nowości wiosennych. Także jeżeli lubicie tego typu przeglądy, to od razu mówię, macie na co czekać, ponieważ tego będzie teraz z najnowszą kolekcją wiosenną coraz więcej na moim kanale. A na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego kolejnego filmu. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!